Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Samochodowe Pitu Pitu. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat kolejnej odsłony Wiedźmina, aby z naszego kurwa Geralta z Rivi. Tak, bo jest to, słuchajcie, temat dość gorący. Dlaczego gorący, to już tłumaczę. Tak sobie wykminiłem, słuchajcie, jak nie mam co robić, a więc w drodze z domu do pracy, z pracy do domu. Nawet to już tam mówiłem w jakimś odcinku, jeżeli chodzi o tutaj o kolejną odsłonę Wiedźmina, że kolejna odsłona Wiedźmina, słuchajcie, na pewno będzie. Bardzo mnie to cieszy, doczekać się już nie mogę. Ja rozegrałem, słuchajcie, Wiedźmina trzeciego, chyba ponad 600 godzin z tego, co kojarzę. Ale to dokładnie jeszcze muszę sprawdzić. Przechodziłem go chyba z 3 razy. Ten ostatni raz to już była cała saga. Serce z kamienia, krew i wino. I bawiłem się po prostu, słuchajcie, fenomenalnie. Takiej gry jak Wiedźmin to po prostu nie ma, no nie ma się co w ogóle oszukiwać, że jakakolwiek gra dorównuje Wiedźminowi pod względem samego gameplayu, imersji, tych wszystkich zadań pobocznych. Każde zadanie poboczne miało jakąś tam swoją małą historyjkę. To po prostu było coś przegenialnego. W ogóle byłem zdumny, słuchajcie, z tego, jestem po dziś dzień. Nawet sobie oglądałem niektórych youtuberów zagranicznych, którzy po prostu oglądali tak zwane filmy reaction, gameplaye, trailery, po prostu byli również ludzie zachwyceni. No nie oszukujmy się, Polska jedyna gra, która zdobyła taką rzeszę fanów, taką ilość nagród, to jest po prostu coś, słuchajcie, fenomenalnego. Ostatnio oglądałem, słuchajcie, konferencję CD Projektu. Oni tam mają takie konferencje chyba raz na kwartał, czy tam raz na rok, jeżeli chodzi o swoich akcjonariuszy. Informują tam o zarobionych pieniądzach, o sprzedaży, o planach na przyszłość. I było dość ciekawe, ostatnio mówili właśnie, że, znaczy nawet to jest na stronie internetowej, słuchajcie, CD Projektu, że kolejna, oni mają taki plan, że w 2019 roku, znaczy nie wiem, czy tam dokładnie były podane te daty, ale że ma właśnie do 2020 roku, o właśnie, bo to brzmiało coś takiego, że do 2020 roku ma być wypuszczony Gwint, CD Cyberpunk oraz kolejna gra z klasy AAA, a więc 3 razy A. A więc takie coś już na pewno... Co tutaj stoi w lesie? Kurwa. Dziwki rucha? Chuj go wie. Nieważne. Dobra. I tak sobie po prostu rozkminiałem, słuchajcie, no bo przecież też wiemy, Netflixior nasz, kochany, przynajmniej mój kochany, ja bardzo lubię w ogóle Netflix i ich seriale, przynajmniej niektóre, współpracuję razem przecież z Bagińskim, z Sapkowskim i produkują, słuchajcie, serial Wiedźmin. Z tego, co tam wyczytałem na stronach internetowych zagranicznych, ten serial ma mieć swoją premierę, planowana jest początek 2019 roku, końcówka 2018, choć wątpię, żeby się wyrobili do 2018 roku. Dlatego myślę sobie, że 2019 rok to będzie taki rok po prostu Wiedźmina. A więc Netflix wypuści swój serial Wiedźmin, a CD Projekt Red, słuchajcie, wypuści kolejnego Wiedźmina w 2020 roku. I myślę, że tak właśnie będzie. A myślę, słuchajcie, tak dlatego, iż, nie oszukujmy się, no Wiedźmina 3 jeszcze ludzie grają, jeszcze go kupują. Z tego, co tam informacje są podawane, to jeszcze on jest bardzo dobrą, ma swoją sprzedaż. Za taką cenę, słuchajcie, 80 zł za całą sagę, trójkę, Wiki Gon z dwoma dodatkami, po prostu poezja.
A więc słuchajcie, w tym roku będzie premiera Gwinta oficjalna. W 2019 Cyberpunk, choć ja myślę, że to będzie jednak 2018, dlatego że oni będą chcieli, żeby ludzie troszeczkę odpoczęli od Wiedźmina. Nasycenie cyberpunkiem już będzie, opadało. I 2019 to będzie rok Wiedźmina, mi się tak wydaje. Powstanie serial, a więc już będzie, słuchajcie, kolejne. Jedziemy, Madzia, ruszamy. A więc będzie serial. Tym serialem, słuchajcie, podbudują troszeczkę. Już zacznie się tak zwany ładowanie chęcią zagrania, powrotu do Wiedźmina właśnie tym serialem. I CD Projekt Red mi się wydaje, słuchajcie, że na tej fali zrobi zajebistą, słuchajcie, sprawę, jak właśnie by wypuścili od razu, już mniej więcej rok po serialu kolejnego Wiedźmina. I tak chyba mi się wydaje, że będzie. To nawet z punktu widzenia, słuchajcie, marketingowego, to jest po prostu coś przegenialnego. Netflix po prostu praktycznie za free zrobi CD Projekt Red po prostu reklamę. Zbuduje na nowo chęci zagrania nowego Wiedźmina. Mam nadzieję, że ten serial po prostu będzie jednym wielkim hitem i spełni moje oczekiwania. I mi się wydaje, że w 2020 roku zagramy, słuchajcie, w kolejną część Wiedźmina. Mało tego, że CD Projekt Red będzie na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o Wiedźmina, serialem Netflixa, a po drugie, no, wiadomo, lekkie tam opóźnienia mogą być, lecz CD Projekt Red ma swoich akcjonariuszy, więc oni też muszą pilnować wszystkich dat. Tym bardziej, że kurwa, ten zapierdala z tyłu jak głupi. Zaraz mu zjadę, bo przecież on zaraz... Kurwa, chłopak doczekać się nie może jazdy. No jedź, 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 kurwa, jedź, chłopie. I tak mi się wydaje, że tak, słuchajcie, będzie, że 2020 rok zagramy w kolejną część Wiedźmina. Jak to będzie wyglądało? Pogłoski, słuchajcie, głoszą, że będziemy tworzyć swojego własnego bohatera, Wiedźmina. Nie będzie to już Geralt. Inne pogłoski natomiast, słuchajcie, głoszą i jestem bardziej w stanie skłonić się właśnie ku tej wersji, że będziemy grać, słuchajcie, synem Ciri. Gdzie Geralt będzie naszym nauczycielem. To by było coś po prostu, słuchajcie, pięknego. To by w ogóle było spełnienie moich marzeń. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, Wiedźmina bez Geralta. Jak to w ogóle może być Wiedźmin bez Geralta? Nie mam zielonego pojęcia. Geralt po prostu to jest Geralt. To jest ziomuś, który mi się po prostu grało fenomenalnie. Ale zobaczymy. W tej chwili, słuchajcie, czekamy na cyberpunka. W ogóle jestem mega zainteresowany tym cyberpunkiem. Jak to w ogóle, słuchajcie, będzie wyglądało? Bo jeśli to będzie gra jeszcze większa od Wiedźmina 3, Dziki Gon, no to kurwa, ja nie wiem. To 300 godzin to pewnie będzie mało. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to, słuchajcie, będzie. Mam nadzieję, że też czekacie. Na Wiedźmina i kibicujecie naszemu studiu, CD Projekt Red. Nasza firma, takie uznanie. Coś genialnego. Zapraszam Was do komentowania, co Wy myślicie o nowym Wiedźminie, kiedy będzie, jak on będzie wyglądał. No i tyle. Pogadamy sobie jeszcze o kolejnym Wiedźminie. No ale to już, słuchajcie, kiedy indziej. Teraz wjeżdżam na Havirę, wołam Kubę, bo zakupów mam kurwa od chuja, a samemu tego nie będę w stanie udźwignąć. Taka rola, słuchajcie, faceta. Niestety.
Dobra, trzymaj ta się. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem. Pa, pa. Hej. Thank you.